Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku strzelca na dwutygodniowym czytaniu. Zobaczmy, co w sprawach prywatnych najpierw dla strzelca. O, ciekawe, Turizas, kochani, trzecia runa. I to samo nam się pojawiło u Skorpiona w prywatnych kwestiach. Od razu chyba wyjmę, wiecie, dla was w tym sektorze pozaprywatnym, co tutaj słychać, co tu nam się zapowiada dla strzelca, co nam się tu zapowiada. O, wow. No, też już się pojawiło dla innych znaków, więc niezwykła runa, właściwie nie runa, bo to już jest taka kropeczka nad i, to już jest energia 25 futharku starszego. Niektórzy tą runę uznają, inni nie. Czyli mam takie poczucie, że no właśnie, strzelcu kochany, ja już to mówiłam do kilku tutaj znaków, stoisz jakby między drzwiami a futryną, w takiej przestrzeni, gdzie nic się już nie da zrobić. Co się miało wydarzyć, to się wydarzyło. I tak jakby między drzwiami a futryną. Dlaczego? Bo mi się to kojarzy z takim portalem. Jakby twoje działania gdzieś ciebie pchają. Ty gdzieś zmierzasz w wyniku twoich działań. Natomiast nie jesteś w stanie już ani się cofnąć, ani nic zmienić. Tak jakby pozwól sobie, żeby to się działo. Obserwuj po drodze. Przyjdzie moment, kiedy znowu będziesz w stanie coś zrobić, zadziałać w tym obszarze pozaprywatnym. Pamiętaj, o tym tu mówimy. Ale teraz to jest czas na to, żeby się wyciszyć w tym obszarze, zaobserwować, przyjrzeć się, pomyśleć. Tu się coś domyka. Inaczej, tu się już coś domknęło. Jesteś jakby w takim pomiędzy, prawda? Pomiędzy czymś a czymś. Sprawdźmy, zaczynając od tego obszaru, tu duża krzywda tu dla kogoś. Ktoś tu się czuje bardzo rozczarowany, jakiś strzelec. Dobrze, mamy tu Rizas, prywatne sprawy i pojawia nam się Królowa Mieczy, ok. Kolejna energia dla strzelca, wow. Decyzja do podjęcia i to taka ważna, poważna. Ogień, Mars, zobaczcie, tutaj rozmowa, myślenie, słoneczko, piękny progres i mamy Króla Mieczy, zobaczcie, ja tu czuję, że tu są jakieś relacje, związki, jest dużo do przegadania, jest jakaś prawda do wyjawienia. Są jakieś decyzje do podjęcia, wybory do dokonania razem. Wy to macie zrobić razem, jako para. Zobaczcie, czy to nie jest niesamowite? Jako para, macie to zrobić razem, jako drużyna. Nie walczyć ze sobą, nie przeciwko sobie, tylko macie się tu zjednoczyć w jedną drużynę i zrobić to razem. Kochankowie, tutaj mamy kartę jako rada do obu obszarów, więc komunikacja, rozmowa, wymiana, współpraca. Pozwól sobie też pomóc, jeżeli tutaj tej pomocy czujesz, że potrzebujesz. Dopytajmy jeszcze w tych sprawach prywatnych więcej szczegółów może. Aha, tak, już której znaki miały te przekazy na ten czas? Ktoś tutaj czuje się pogubiony, jak w labiryncie, nie rozumie, może uczuć, emocji, zachowań jakiejś osoby. Jest tutaj brak jakby, brak porozumienia, bo zobacz, każdy z was patrzy niby w tym samym kierunku, ale jednak trochę inaczej. Ja czuję, że musicie powiedzieć sobie szczerze, co tam w sercu gra, czy w głowie siedzi, prawda? I przypomnieć sobie, zobaczcie, dlaczego jesteście razem, co was połączyło, co sprawiło, że chcieliście się połączyć w ten związek, w tą relację.
Czy to jest relacja romantyczna, czy jakakolwiek inna? Przypomnijcie sobie, co was połączyło. Bo to jest ta iskra, która może wam pomóc ruszyć dalej i zobacz, zagłębić się jakby w tą relację bardziej. Bo czuję, że tu są takie związki, takie relacje, w których gdzieś ta iskierka już tam oklapła i komuś by się tutaj chciało odpuścić trochę, prawda? Jak ktoś tu się zastanawia, co ja mam zrobić? Zostawić to za sobą, odejść? Co ja tu mam zrobić? Ogólny taki przekaz, ja czuję, że tu jest mnóstwo relacji fajnych, o które można zawalczyć i które mają potencjał, ale trzeba sobie przypomnieć właśnie ten moment, co nas połączyło i czy to dalej jeszcze jest między nami. Bo jeżeli jest cokolwiek, chociażby cień tego, co was połączyło, jesteście w stanie to rozbudzić ponownie i prowadzić tą relację na bardzo wysoki poziom, bardzo wysoki poziom, głęboki poziom przeżywania życia razem. Tak, to była pierwszy przekaz w prywatnych sprawach. Kolejna rzecz, którą tu czuję, kochane strzelce. Ojejku, no więcej wiadomości bym chciała, poproszę, dla strzelców. Więcej. Okej, dobrze. Czyli tu mamy różne tematy. Dobrze. Najpierw temat dla osób, które właśnie poczuły, że coś tutaj się wypaliło, zakończyło i jesteś w labiryncie uczuć, odczuć, emocji, myśli. Nie wiesz, co masz zrobić, ale jednocześnie czujesz, że gdzieś tutaj wasze ścieżki się rozjechały, że to już nie jest to samo, co było, że się nie dogadujecie, prawda? Że mówicie jakby dwoma różnymi językami, patrząc na to samo, widzicie to samo zupełnie inaczej, a kiedyś było tak, że patrzyliście i widzieliście w taki sam sposób. Ewidentnie nastąpiła tu ewolucja, zmiana, rozwój, albo u jednego z was, albo u obojga, ale może w inny sposób, dlatego te różnice się pojawiają. Tak, natomiast co jest tutaj ważne? Bo zastanów się właśnie, na ile sobie cenisz tą relację i czy wyobrażasz sobie żyć bez tej osoby, być bez tej osoby dalej, czy z kolei wyobrażasz sobie żyć tak, jak żyjesz w tym momencie z tą osobą przez najbliższe 5, 10, 15, 20 lat. Czy sobie to wyobrażasz? Bo jeżeli tak, to tu jest jeszcze potężny potencjał, żeby coś z tym zrobić, żeby to poprawić, naprawić, odnaleźć się jakby, prawda? Ale jeżeli ty czujesz, że nie ma szans już tutaj dłużej w tym być, tkwić, pozostawać, no to tutaj trzeba przejrzeć na oczy. Trzeba otworzyć oczy, zobaczyć wszystko takim, jakim jest, a nie takim, jakim by się chciało to widzieć, prawda? Są tutaj strzelce, które pracują z prawem przyciągania i chciałyby, pragnęłyby przyciągnąć do swojego życia kogoś innego, kogoś nowego. I teraz nieważne, czy jesteś w związku teraz, czy nie, ale jeżeli właśnie była u ciebie ta manifestacja, to prawda, afirmowanie, to się dzieje dla ciebie już. To się dzieje, to jest tu widoczne. Natomiast pamiętaj, przyciągniesz do swojego życia dokładnie taką osobę, którą prezentujesz jakby sobą. Bo przyciągamy to, kim sami jesteśmy, prawda? I teraz zastanów się, te osoby, które są wokół ciebie, zostały przez ciebie przyciągnięte poprzez tą przestrzeń wewnętrzną, którą masz, miałeś, prawda? I teraz zastanów się, czy coś się zmieniło w twoim wnętrzu, czy udało ci się coś przepracować, coś uwolnić, coś zmienić. Jeżeli nie, pamiętaj, że przyciągniesz znowu tą samą osobę, bo uniwers w ten sposób, poprzez jakby takie zwierciadło w innych osobach, pokazuje nam, co w samych nas jest do przepracowania. I na przykład, jeżeli przyciągamy do życia swojego osoby, które są dla nas trudne, przykre, nieprzyjemne, toksyczne i stawiają nas w obliczu jakichś trudnych, destrukcyjnych często sytuacji, zdarzeń, wyborów, prawda, które są bardzo trudne dla nas, bardzo często nie dlatego to się dzieje, że my podobnie traktujemy innych, absolutnie nie. Ty możesz być cudowną osobą z cudownym sercem i dla innych, prawda? Ale uniwers ci pokazuje, jak ty siebie traktujesz.
Zastanów się, czy ty siebie nie traktujesz podobnie. Negatywnie, źle, destrukcyjnie, ujmująco, jeżeli chodzi o wartość, prawda? I wszystko, czego by się nie chciało w życiu przeżywać. Zastanów się, czy się tak kiedyś traktujesz, czy czasem się tak traktujesz, czy często się tak traktujesz. Bo widzisz, przyciągniesz do swojego życia tylko takie osoby, które będą cię traktować dokładnie tak samo, jak ty traktujesz siebie. Bo uniwers chce ci pokazać, zobacz, czy to ci się podoba tak bardzo, że utrzymujesz te standardy wciąż i wciąż. A może warto tu coś zmienić, może tu warto wprowadzić jakąś różnicę. I to był, kochani, niezwykły channeling. Och, czuję wdzięczność za ten channeling, bo piękną energię poczułam, jak on przepływał. Czuję, że ważne, że to były ważne informacje dla nas. Zobaczmy prawdę ukrytą. Dla strzelca. Dobrze. Ktoś tutaj nie może przestać o tobie myśleć, strzelcu, i ktoś tu cię kocha. Pytanie, czy z wzajemnością, czy to jest wzajemna miłość, czy wiesz, o kim mowa? Może to jest jakaś nowa osoba, może ktoś ci się przygląda, może tutaj czujesz, że ktoś inny się zbliża, nowy. Czujesz, że masz możliwość tutaj poznać kogoś nowego, spotkać w tym czasie jak najbardziej. Jeżeli tak się wydarzy, to będzie bardzo przełomowe, bo tutaj ten turizas, czyli coś wchodzi z takim przytupem, prawda, z taką intensywnością. Dobra, zobaczmy ten obszar drugi, żeby nam się ułożyło w całości. Aha, dobrze, tutaj właśnie jakiś chaos wyczuwam w tym obszarze, wiecie, poza prywatnym. Ach, dobrze, no dobrze. Sąd ostateczny, czyli tu jakieś przebudzenie. O, przebudzenie mocy, zobaczcie, no pięknie, podoba nam się. Może pracujesz nad tym, znaczy tu już ta praca była wykonana, bo tu wiemy, prawda? Zamknięty już temat, projekt. Natomiast trzeba by się tu przebudzić w jakimś obszarze, żeby twoja siła, twoja moc do ciebie powróciła. Więc teraz pytanie, o co chodzi? Czy nie marnujesz przypadkiem swojego czasu, swojej energii na coś, co nie do końca jest twoje, co nie do końca współgra jakby z twoją potrzebą, jeżeli chodzi na przykład o pracę, prawda, czy może studia, szkolenia jakieś, coś, co robimy poza prywatnym życiem. Zobacz, tu jest pokazane, że jeżeli wyruszysz w nowym kierunku, jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby zainwestować swoją siłę, swoją moc, swój potencjał w coś nowego, wówczas twoja siła przepięknie wróci do ciebie. Ale to wymaga czasu, to wymaga twojego czasu, to wymaga zaangażowania i to nie jest nic łatwego. Arcykapłanka pokazuje, że tutaj intuicja ci zdecydowanie pomoże i studiowanie jakiegoś tematu. Więc chcesz coś poznać, widać, że chcesz coś poznać, coś, co może jest dla ciebie w tym momencie jeszcze nieznane, może gdzieś tam już zdarzyło ci się dotknąć tego tematu trochę, ale tu trzeba go jeszcze, zobaczcie, rozwinąć. Pozwól sobie na to, by runęły pewne mury, jakieś blokady, limitacje, ograniczenia. Pozwól sobie na to, żeby pewne rzeczy się zakończyły. O, zobacz, jakieś relacje może. Czy nie trzymasz się kurczowo jakichś relacji, które powinny już runąć? Bo są jak kula u nogi, z jakiegoś powodu to już się zakończyło, powinno odejść, a ty się tego dalej trzymasz. Ale dużo tematów. Strzelcu, kochany, wyczułam tu gdzieś skorpiona. Wyczułam. Nie wiem nawet, czy nie powiedziałam przedtem, że skorpion. Jeżeli nie powiedziałam, to mówię teraz. Ewidentnie czuję tutaj osobę spod znaku skorpiona, albo to ty masz skorpiona w kosmogramie gdzieś, w jakimś ważnej... Może sobie zobaczcie, kochani, czytanie dla skorpiona, bo może wam tutaj ono doda jakby... Dodatkowe informacje wam pokażę. O, zobaczcie, seek out information that will help you. Dokładnie o tym mówię. Poszukuj informacji, które ci pomogą. I z jakiegoś powodu czuję, że właśnie to czytanie dla skorpiona ci pomoże. Tam się czegoś dowiesz, co tutaj może tego nie ma w tym czytanku, a tam będzie coś i będziesz mieć taką kropeczkę nad i. Zobacz, masz tutaj ochronę,
przed jakimiś negatywnymi kwestiami, które mogłyby się pojawić. Więc tak, tu trzeba odwagi. Zobacz, jesteś w stanie pokonać każdą trudność i pozwól sobie na intuicję. No dokładnie o tym mówiłam przedtem. Intuicja, prawda? Bo arcykapłanka była na końcu. Tak. Kochani, tutaj widać, że po pierwsze, masz tę siłę, masz tę moc, żeby zrobić cokolwiek, ale musisz się odważyć i pozwolić sobie na jakąś współpracę, na powolny rozwój z cierpliwością tego, co chcesz rozwijać i wycelowanie twojej strzały zainteresowania w nowym kierunku, w takim, gdzie czujesz, że skrzydła ci rosną, gdzie czujesz, że radość, że szczęście, że spełnienie. Może chodzić o nowy kierunek pracy, rozwoju, edukacji, szkolenia, wiecie, to po prostu szeroki zakres. A może nawet chodzić o nową pracę na przykład, albo inaczej wykonywaną tą pracę, co by to nie było, gdzie nie czujesz. Pozwól sobie na to, żeby usiąść, zastanowić się, przemyśleć i później wycelować tą swoją strzałę zainteresowania w ten obszar, który jest dla ciebie super fantastyczny, a potem działać, 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 jeszcze raz działać. Zobaczcie, wasz znak strzelca tutaj pomalutku, konsekwentnie, poszukując jak najlepszych rozwiązań, poszukując złotych środków, bo tutaj nie będzie to łatwym. Możliwe, że masz już jakieś zajęcie, ale będziesz chcieć nowe zajęcie. Może chcesz zmienić swój zawód i chcesz tak płynnie przejść pomiędzy nimi, czyli przez jakiś moment może będziesz mieć dwa i się zastanawiasz, jak ja sobie z tym poradzę, prawda? No jest ta moc tutaj, jest ta siła, widać, że dasz radę. Do tego ja czuję, że masz jakieś osoby bliskie ci, które są w stanie ci w tym wszystkim pomóc. No i oczywiście mamy tutaj przebudzenie, olśnienie, zrozumienie, taki aha moment, który też pokazuje, że twoi przywódnicy pilnują, żeby wiadomości do ciebie docierały. Tylko chodzi o to, żebyś ty ze swojej strony, żeby te wiadomości odebrać, odbierać na bieżąco, prawda? Dlatego ta intuicja jest ważna. Ok. Minerałek. Mamy peridot i słuchajcie, tutaj, no właśnie, to jest taki główny powód, że wielu z nas nie dociera do tych swoich spełnionych marzeń, do sukcesu, bo się poddajemy za szybko, bo się skupiamy na błędach, skupiamy się na rozczarowaniu, ujmujemy sobie wtedy własnej wartości, albo się nie udało. Jak się nie udało teraz, to się może uda za następnym razem. Przypomnij sobie tych wszystkich ludzi, którzy jakieś wynalazki nam tutaj wprowadzili na ziemię, dzięki którym teraz możemy łatwiej żyć, na przykład o samolot, zobaczcie. Jakby się wtedy poddali ci bracia, och, nie pamiętam, pewnie ktoś z was będzie pamiętał, jak masz ochotę, to zapisz w komentarzu. Jakby się oni poddali w tym całym procesie, a byli wyśmiewani, kpiono z nich, nie udawało im się wielokrotnie, to byśmy dzisiaj nie fiurgali sobie po całym świecie tak łatwo, prawda? Ale ponieważ byli zaangażowani, wierzyli w tą sprawę, wierzyli, że to jest coś dobrego i coś właściwego i coś wartościowego, dlatego pomimo kpin i tych wszystkich przeciwności szli do przodu. No i co? I teraz latamy, słuchajcie, i te samoloty są coraz bardziej takie nowoczesne i aż po prostu dech zapiera. Jak to jest możliwe, żeby tyle ton metalu, prawda, w powietrzu sobie fiurgało? No ja dalej patrząc, jak samolot leci, mam potężne zadziwienie na ten temat, jakie to jest niesamowite, że to jest w ogóle możliwe. Wiadomo, fizyka i takie tam, ale jest to niezwykłe. Więc zobacz, jeżeli jest możliwym, żeby wiele ton metalu uniosło się w powietrzu i sobie poleciało, to tak samo jest możliwe, żeby spełnić twoje marzenie. No powiedzmy sobie szczerze, to jest łatwiejsze, prawda? To spełnione marzenie. Tylko musisz uwierzyć w to, że ty możesz sobie to marzenie czy pragnienie spełnić i tak samo nie zważać na jakieś potyczki, na jakieś błędy, na jakieś przeciwności, czy jak się coś nie uda. Toleruj, zaakceptuj to, że może się nie udać za tym razem, za tamtym razem, że może trzeba będzie jeszcze spróbować, ale pozwól sobie jednocześnie na to, żeby podążać dalej, żeby działać, żeby być aktywnym.
Może odpocznij na chwilę, odsapnij, może spróbuj zrobić sobie relaks, wakacje od tego tematu, ale potem wróć do niego. Zakasaj rękawy i spróbuj jeszcze raz. Co by to nie było? Czy zdajesz jakieś egzaminy, czy cokolwiek nie robisz? Nigdy się nie poddawaj. Never give up. Never. To jest po prostu najgorsze, co możemy zrobić, bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy nie stoisz już przy złotych drzwiach. A wiele osób nawraca tuż przed sukcesem, bo już mają dosyć, poddają się i koniec. Trzeba być wytrwałym. To jest jeden temat. Drugi, uświadamiaj sobie swoją wartość własną cały czas i na bieżąco. Zauważaj swoje osiągnięcia, doceniaj to jest super ważne. Pozwalaj sobie na to, żeby być autentycznym, prawdziwym, czyli taką prawdziwą wersją siebie. Otwórz swój umysł na informacje, które płyną od wszechświata, bo widzicie, na przykład ci bracia, którzy zbudowali te nasze samoloty, ten pierwszy samolot, oni skądś czerpali tą wenę twórczą. Coś ich zainspirowało, prawda? Nie inny człowiek, bo wtedy czegoś takiego nie było, tylko to gdzieś przyszło z przestrzeni, czyli te wiadomości, te informacje, takie właśnie odkrywcze, one płyną cały czas do nas, tylko musimy je usłyszeć. Może ty jesteś kolejną osobą, która ma coś wynaleźć, coś przewidzieć, coś wykonać, co będzie super ważne dla całego kolektywu, ale musisz mieć odwagę, żeby to robić, żeby iść w tym kierunku. A może masz po prostu spełnić swoje marzenie, pragnienie, które jest w tobie bardzo głębokie. Może chodzić o jakąś pracę, współpracę, cokolwiek, co dodaje ci skrzydeł. Pozwól sobie, kochany strzelcu, na to, żeby sobie na to pozwolić. No, pozwól sobie na to, po prostu sobie na to pozwól. Uwierz w to, że możesz, że potrafisz, że dasz rady. I nieważne, ile razy się tam potłuczesz. Przypomnijmy sobie, kochani, przypomnij sobie ty, i ty, i ty, i ty, i ja to też zrobię teraz. Ile razy, będąc dzieckiem, potłukliśmy sobie kolana biegając? Czy to nas zatrzymało przed dalszym bieganiem? Mm-mm. Dalej żeśmy latali z tymi strupami na kolanach, kapiącą często krwią z tych kolan, ale się biegło dalej. Tam wtedy się nie myślało o jakimś użalaniu się nad sobą, tylko fruj, już mnie nie ma, prawda? Czyli po prostu, jeżeli się upadnie, to trzeba się potem podnieść, otrzepać sobie kolana z kurzu, pupę spiąć, pierś do przodu, koronę poprawić i dajesz dalej, prawda? Zasuwasz. Dlaczego? Bo idziesz do sukcesu, takiego, jaki tam masz wymarzony. I dotrzesz do niego, jeżeli będziesz kontynuować podróż. Ale to jest super ważne, że ty masz kontynuować. Żadnego zatrzymywania się, marudzenia, ujmowania sobie, czy tam wymyślania, że to trudne. Gdyby to było łatwe, to by to wszyscy robili. Prawda? No właśnie. Kochane strzelce, fajny czas. Ja czuję, że tu możliwości są ogromne. Ale czy sobie na to pozwolisz? Czy sobie na to pozwolisz? Czy masz na to gotowość taką wewnętrzną? Ja czuję, że tak. Chociaż tu wiele strzelców będzie marudzić, że nie, bo coś tam. Ojejku, no to odpocznij, naładuj akumulatory, zrób co trzeba zrobić, żeby odzyskać siłę i fru do przodu. No, do przodu. No ktoś musi spełniać te marzenia przecież, prawda? Te pragnienia. A jeżeli są twoje, no to kto ma je spełniać? No pewnie, że ty. Warto, kochani, warto, bo marzenia są po to, żeby je spełniać. Tak samo pragnienia, te malutkie, średnie, większe, wszystko jedno. Spełniaj je. Każdy z nas zasługuje na to, żeby nasze marzenia i pragnienia się spełniały. Po to tu jesteśmy, żeby przeżywać fajne życie, przeżywać fajne doświadczenia. Pozwólmy sobie na to. Czy ty sobie na to pozwolisz? Zobaczmy teraz mini wybierz kartę na koniec. Jak zawsze możemy zapytać o osobę, o sytuację, o wydarzenie. Mamy trzy możliwości. 1, 2 i 3. Dla strzelca jedyneczka. Tak, i to zdecydowane. Tutaj by trzeba coś usłyszeć, powiedzieć, o czymś pogadać. Czakra gardła, trzecie oko tutaj czuje. Coś zauważyć, jakieś olśnienie, przebudzenie. Jedyneczko, jedyneczko w ogóle. Nowy początek. Mhm. 2. Tu przeciwność. Czerwone światło.
Universe ci mówi, gdzie ty idziesz? Zastanów się, czemu to robisz, czemu o to ci chodzi, czemu o to prosisz? Jest dla ciebie coś, oh my gosh, 1000 razy lepszego, zobacz co tu jest. Sięgaj po więcej. Sięgnij po spełnione marzenie, sięgnij, wyceluj tam właśnie swoją strzałę zaangażowania, gdzie rosną ci skrzydła, zobacz. To nie jest dla ciebie, to jest za mało. Zasługujesz na więcej. 3. Zdecydowanie tak i szczęśliwa gwiazda temu przyświeca tutaj, ale tu pozwól sobie na intuicję i właściwą komunikację, jakąś współpracę. Czujesz, to jest ważne. Utulam, kochani, życzę nam fantastycznego czasu i jak zawsze do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa!